Dzisiaj pragnę wszystkim przypomnieć o tym, że zbliża się zima. Nie wiem, czy pamiętacie, bo to się takie niemiłe rzeczy się szybko zapomina, ale niestety muszę Was zmartwić, pomimo tego, że mamy zarąbiście ładne słoneczko i wszystko wygląda fajnie, pięknie, to już za chwileczkę, już za momencik będzie zima, będzie zimno i będzie chujowo, bo ja nie lubię bardzo zimy. I z tego powodu przypominam Wam, że trzeba sobie w swoich samochodach, bo jak tak jeżdżę tym samochodem, to muszę też takie motoryzacyjne czasami poruszyć tematy, trzeba w swoim samochodzie wymienić opony. Ja właśnie, korzystając z tego, że jeszcze jest ładnie i jeszcze nie będę jak frajer pompka stał 5 godzin na wymianę opon, wybieram się dzisiaj, bo zakładam, że skoro jeszcze nie ma śniegu, nie ma tutaj jakichś takich super niedobrych warunków atmosferycznych, to pewnie jakiejś mega kolei nie będzie i dlatego postanowiłem te opony wymienić. Kilka słów na temat opon. Ja musiałem kupić opony nowe, bo miałem w swoim samochodzie wielosezonowe. Takie były od nowości w tym wozie. No i muszę przyznać, że wielosezonowe opony są do dupy. Szczególnie w warunkach zimowych. W lato to oczywiście dają radę, nic się tam nie dzieje, ale w zimę jest po prostu katastrofa, bo testowałem swoje wielosezonowe oraz opony zimowe, które Łysa miała u siebie w samochodzie. Także stwierdziłem, że koniec już tej nierównej walki. Te swoje stare opony wyrzucam, bo one już przejechały 60 tysięcy kilometrów i nie są w najlepszej kondycji. Jest wersja Slick na tor dla formuły pierwszej, a że ja się poruszam tak, można by powiedzieć, że stosuję, szczególnie w mieście, PSJ, czyli pizdowaty styl jazdy, no to je po prostu już zużyłem i nie będę ich na lato znowu zakładał i robił z siebie osła, bo trzeba pamiętać jednak, takie rzeczy samochodu można nie umyć, tak jak u mnie, no nie jest on za czysty, nie floteruje go, nie czyszczę jakoś nadmiernie, no nie dbam o to, że jak mi ktoś wjedzie w zderzak, to będę płakał. No mam kilka, muszę przyznać, ryz na moim diamencie, bo zawsze mnie ktoś gdzieś przytrze, albo ja gdzieś tam się obetrę, albo no jakieś takie się zdarzają rzeczy, nie płaczę z tego powodu. Mam taśmę klejącą, którą zaklejam takie rysy, żeby mnie nie denerwowały, jeżdżę dalej, ale zawsze zwracam uwagę na kwestie bezpieczeństwa, czyli opony, hamulce, wszystkie kwestie związane z taką standardową obsługą samochodu i polecam wszystkim, bo to jednak potem daje nam jakieś tam profity. Być może taka wymiana oleju wydaje Wam się bezsensowna, wymiana pasków pewnych, wymiana rozrządów wydaje się bezsensowna, ale powiem szczerze, że jak się tego nie zrobi, to potem jak nastąpi z tego powodu jakaś awaria, to jest dramatycznie. Ja poszperałem sobie jak zwykle w internecie, wybrałem sobie takie opony, Nokiany, WRA3. Bo z tego, co wyczytałem, to zdobyły one jakieś tam wyróżnienia wśród dziennikarzy, wśród jakichś testów w zeszłym roku i doszłem do wniosku, że wybiorę właśnie takie, które ktoś tam gdzieś w jakiś sposób wytestował i się one sprawdziły. Nie wiem, czy macie jakieś opinie o oponach, bo nigdy Nokianów nie miałem. Nie są to z najwyższej półki, a nie są z najniższej. Z najniższej półki też Wam nie polecam oszczędności robić, bo kiedyś w swoim życiu popełniłem ten błąd. Namówił mnie facet, żeby sobie kupić opony tańsze, bo panie, tańsze, a przecież tak samo się jeździ na tych tanich, jak na tych trochę droższych. Okazało się, że się tak samo jeździło, ale tylko rok, bo po roku się po prostu rozpadły na kawałki. Zaczęła guma parcieć, na bokach zaczęły się te boki łamać i po prostu opony były do wyrzucenia, do niczego się innego nie nadawały. A oczywiście jako, że jak zwykle mało kto przywiązuje... No i tu nie przepuszczą chłopaka na pasach, no co za badziewie. Po prostu, kurwa, po 10 punktów faktycznie powinni walić, no. I rozumiecie, po roku były do wyrzucenia i nie znalazłem paragonu, nie znalazłem gwarancji, także byłem w plecy, musiałem kupić nowe opony, tak więc nie spyla się robić jakichś nadmiernych oszczędności, w żadnej kwestii. Jednak jak się nie ma kasy, to trzeba kupować droższe rzeczy, bo one jednak działają lepiej. Tak więc wybrałem takie, mam nadzieję, że się nie rozpadną po roku. Paragon na szczęście sobie zachowałem. Z tych opon już nauczony doświadczeniem, polecam Wam właśnie paragony też sobie zachowywać z takich właśnie wszystkich zakupów, bo
bo wszystko się psuje. No, ostatnio żarówki energooszczędne kolega kupił, nie podziałały pół roku, się to wszystko popsuło, niby 2 lata gwarancja, ale kto trzyma paragon na żarówkę? Ale że żarówka teraz kosztuje 5 dych, to już wypadałoby taki paragon jednak potrzymać, bo jak co pół roku trzeba będzie wymieniać te żarówki, tak więc polecam. Także nie oszczędzajcie nigdy na bezpieczeństwie, skorzystajcie teraz z okazji, póki jeszcze jest w miarę rozsądna pogoda. Pomimo tego, że jest słońce, to ja mam 11 stopni u siebie na termometrze, tak więc już te opony zimowe nam się nie będą jakoś nadmiernie zużywały podczas jazdy. I jedźcie teraz, wymieniajcie, będziecie mieli z głowy, a potem nie będziecie stać w tych kolejkach, które się pewnie pojawią po tym, jak spadnie pierwszy śnieg. W Kielcach szczególnie ja powiem szczerze, że opony zimowe są wskazane z tego względu, że są to góry, co prawda może nie jest to Zakopane, nie są to Tatry, są to góry świętokrzyskie, ale teren jest mocno pofałdowany, zresztą pewnie widzicie, jak ja tu jeżdżę po mieście, że czasami jest górka, czasami jest dołek. I tak się zdarza, że właśnie pierwsze opady śniegu i w środku miasta na tych różnych takich ostrzejszych podjazdach zaczynają się problemy, samochody się zsuwają, a nie daj Bóg, jak tu ciężarówka wjedzie jeszcze, to też już lubi się sunąć. O, proszę bardzo, wjeżdżam sobie. Nie ma nikogo. Nikogo nie ma. 3 wolne stanowiska. Zajmie mi to 5 minut i mam z głowy. Dobra, idę sobie, załatwię temat i odezwę się później. No i dobra, 13.05 wjechałem, 13.25 zjechałem. 20 minut, kurnie, opcja zrobiona. O, jak lekko kierownica chodzi. Oponki zmienione, aczkolwiek powiem szczerze, że mnie powalili z lekka ceną. Muszę jeszcze pojechać sobie gdzieś przemyć. Tutaj była też myjnia bezdotykowa. A, dobra, tego jest pełno w całym mieście. Powalili mnie trochę ceną za wymianę, bo nie byłem na to przygotowany. Dzisiaj już rano wymieniałem łyse opony i za przekładkę zapłaciłem 30 zł w innej stacji obsługi, a w tej stacji, do której zazwyczaj jeżdżę, okazuje się, że wymiana opon kosztuje 90 zł, czyli 3 razy tyle. Tylko że oczywiście dowiedziałem się o tym po fakcie, tak więc następnym razem chyba zrobię to na innej stacji, bo różnica jest no, zbyt duża. Na jednej kosztuje 30, na drugiej 90, ja pierniczę. Zawsze u pana kijanki było sympatycznie, ceny były w miarę rozsądne, ale chyba nie wiem, kryzys czy coś, no 9 dych za wymianę opon. I to jeszcze się okazuje, że to zależy od rozmiaru opony. Im większa opona, im większy rozmiar, to tym się więcej płaci. Szaleństwo, u mnie 17 niestety. Tak więc, no tu się trochę zniesmaczyłem tym, aczkolwiek, no nic, trudno się mówi, jakoś to przeżyję. Najważniejsze, że już opony założone, stare poszły do utylizacji, bo się już do niczego nie nadawały na wiosnę, niestety trzeba będzie kupić nowe, tak więc zadanie dla mnie jest teraz w zimę sobie przebadać sobie różne portale, różne rankingi i wybrać sobie jakąś oponę letnią do samochodu. No powiem szczerze, że trochę zmienił się odgłos jazdy samochodu. Nie wiem, czy jest głośniej, czy jest ciszej, ale wydaje mi się, że jest głośniej. O dziwo. No nic, może się muszą ułożyć trochę te opony. No i musi się ucho przyzwyczaić do innego dźwięku. Patrzcie, jak to wszystko ma znaczenie. No. Ja jeszcze u siebie w samochodzie mam takie śruby na felgi założone, antyzłodziejskie, bo w swoim czasie w Kielcach, właśnie na KSM-ie, tam gdzie mieszkam, była taka dość mocna akcja, że w zasadzie prawie co rano, jak się schodziło, to można było spotkać samochód na tak zwanych cegłach, czyli kradli felgi razem z oponami. To mnie skłoniło do tego, żeby sobie zabezpieczyć w jakiś sposób felgi, bo no nie jest to miłe, jak gdzieś człowiek musi rano jechać, wchodzi, a tutaj samochód stoi albo na cegłach, jak jeszcze było fajnie, albo już zupełnie zrzucony na ziemię i musi się sobie z tym poradzić. Były też oczywiście tradycyjna epidemia kradzenia kołpaków i przebijania opon. Nie wiem, po co ktoś robi komuś takie niemiłe rzeczy, typu przebijanie opon jakieś, to jest dla mnie szaleństwo. No ale nic, także widzicie, 20 minut są opony wymienione, dzisiaj 2 razy po 20 minut, czyli 40 minut poświęciłem na to, żeby w 2 samochodach wymienić opony, tak więc polecam zrobić to zawczasu, bo naprawdę za tydzień albo za 2 będzie lipa. No inaczej się, powiem wam szczerze, samochód prowadzi. Naprawdę. I jeszcze jedna sprawa. Zalecam wam ostrożność, bo często jest tak, że jak już
doczekacie do pierwszego śniegu i sobie wymienicie z letnich na zimowe, to będziecie mieli już taką pewność siebie, że będziecie chcieli jeździć jak w lato. To niestety nie działa. Również wśród moich znajomych takie były przypadki, że właśnie w momencie wymiany opon i wyjechaniu z zakładu, który tą usługę oferuje, był tak zwany dzwon, bo już taki był ziomek pewny tego, że ma super zajebiste zimowe opony, że niestety nie wyhamował. Pozdrawiam.